Tu boczki mi akurat chną. Nie wiem, kiedy będziemy to obijać. Raczej nie teraz w żniwa, tylko może po żniwach. Więc mówię, dobra, pomaluję to przy okazji. I niech sobie to ładnie na czarno wyschnie. Tam już też gumy mam wyczyszczone. Ładnie ogarnięte. Zostało mi tu ładnie zrobić. Nie placzkiem, tylko taką specjalną pianką. W samochodzie mi zbytnio ona się nie podoba. Więc mówię, kurczę, do ciągnika będzie jak ta. Jak ta lala, ładnie to się wyczyści. No John Deere nie wiadomo, co on tak naprawdę będzie robił, bo czy z przyczepą? Ciężko powiedzieć, może z przyczepą i będzie latał, ale tak to w większości gdzieś tam podczas dopiero prasowania wydaje mi się, że się bardzo przyda, bo tak naprawdę jeden ciągnik będzie przy prasie i z przyczepami jeździł po polu, a drugi gdzieś tam te przyczepy będzie tutaj odwoził, tak żeby nie trzeba było tego 15 razy, można powiedzieć, śmiało rozpinać. O, jakaś śrubka, muszę zobaczyć, od czego to gdzieś wyleciało. Opowiem wam, ten kokpit duży, to na początku mówię, kurde, po co to, ale z drugiej strony cały czas z tego korzystam. Czy gdzieś telefon rzucić, czy coś, bo tu ten kokpit jest naprawdę daleki, a nie zawsze gdzieś ten telefon jest gdzie upchnąć, a tu przynajmniej fajnie widać, czy ktoś dzwoni, czy też nie. No więc takie troszeczkę sprzątanko, zaraz tata wróci z roboty i będziemy tam dalej kuć i ogarniać, tak żeby dzisiaj, no kurde, dobrze by było dzisiaj już ten śrutownik, znaczy ten mieszalnik, śrutownik już jest, zamontować właśnie w środku, ale co z tego wyjdzie, czas pokaże. Szybki sobie jeszcze też wyczyścimy i luks powinno być, on właśnie tak wyszła ta tapicerka, nie wiem, czy jest jakiś do materiału malowania, jakiś specjalny barwnik czy coś, bo nie ukrywam, że spoko by było to na czarno sobie machnąć. Wątpię, że jakimś sprayem czy czymś to przyjmie, ten szary się troszeczkę odbija, ale już od razu inaczej, no kurde, nic. Tyle co robiłem teraz w kabinie, to nic już na mnie tak naprawdę nie poleciało. Tego kabla nie upierdolę, nie? No tak najpierw w dół byś musiał wywalić, wiesz? Poczekaj, czekaj, nie. Ni chuja, czekaj. Ja to ręką już powyjmuję. Wiem, poczekaj, ja to już mam ręką, bo szkoda go rozjebać. Czekaj, tego zaraz, tu. Będziemy to wywalić, bo się później przyda to ten gruz nam tutaj pod AKMO pewnie, ale na ten moment, wiecie, zanim będzie się dziurę kopało, to wszystko to by trzeba było tu rozpierdolnik duży zrobić, a teraz żniwa, to na pewno nie ma czasu, dopiero na jesień będziemy działać. Ja będę rozkminiał, czy tu warto doinwestować to i wiecie, jakieś słupy telegraficzne kupić ze 3, podnieść tu o metr do góry ponad, tak żeby zrobić ze spadem na tą stronę. No zobaczymy, co to wyjdzie. A tam chcemy tych pustaków trochę odzyskać, bo no pewnie zamurujemy, bo cholera, aż tak wielkie wejście nam będzie, ale wstawimy tam też okno, bo czasami jest tak, że wiecie, w żniwa te drzwi trzeba ciągle zamykać, bo kury tam włażą i srają. A tak naprawdę teraz
Dzięki temu by był fajny przeciąg, więc to okienko by się stawiło. Tu gruzu mamy sporo. Dobra, tu są jakieś kamienie. A tu jest jeszcze więcej tego gruzu. Oto jest po starym płocie, który był od drogi. O, mogliście. Nie wiem, czy na wiosnę widzieliście, czy nie widzieliście, już nie pamiętam. Bo jest nowe ogrodzenie od strony drogi, to już wiecie, stare. Tu się ani malować tego nie chciało, ani nic. Więc tu zawsze na podsypkę będzie w sam raz, tak samo na silos już tam poszło. Kilka takich na rozbicie. Więc zapłyć. To jest taka parnota, nie? No nie ma normalnej pogody, kurde, nie ma. Jak jest zimno, to pada. No to też człowiek za dużo nie porobi. A później jak przyjdzie... A dobra, to może być otwarte. To niestety. Ale po 30 parę stopni, że nie ma czym oddychać. Dobra, mam, mam. Wiesz, najlepiej to jak betonem idzie, czyli teraz by trzeba było tu jebać. Tak, tak i tak, bo jak kujesz w pustaka, to długo schodzi. Tak to pustaki jeszcze odratujemy sobie. Będzie już chyba odcięta. Niżej to złap. Żeby jak najmniej ją do góry podeprzeć, nie? Bo to wiesz, nie ma... Jak ją obrusza, nie ma sensu. Teraz
kontyngentu druku. Zobaczymy, co się dzieje. Powiem, że dobrze by było jakiegoś pasa, ją tu złapać i sobie przejść z drugiej strony. Jak ją tam, to i tak muszę cyklopa odpolić, kurwa, do bina przy zimie. Złapę to cyklopy i od razu ustawię. Bo wiesz, ty nie pierdolnij, bo tu jest strop. No wiem, strop, no wiem, no tak. Nie zarwali, nie? Dlatego mówię, że można wziąć tam, wiesz, liną se trzymać, a na długość to tam nic nie zrobi. Jest wyjście, tylko długi. Tu o dach i tu stanąć. I wtedy ją można wyciągnąć. A to, chcesz to wywalić? Ja bym to wywalił. Ja to bym to jakoś powoli opuścił. Mówię ci, jakbym miał długiego ptego, to bym to złapał. No poczekaj, ja zobaczę, czy ja teraz tego nie wypchnę. Ale to wiesz, ja bym to lekko podniósł, ty wtedy byś to wyciągnął i powoli byśmy opuścili. Co wyciągamy? Dobra, będzie powoli. No widzisz i luks. I teraz, ciekaj, pasem popuścisz powoli? Nie, chyba nie. Nie, grzechotko odepnę, ale na paletę. A no ta, no. Kurde, luks. Nie no, tu chciałem. Że jak będziemy mieli tu cyklopem, to żeby cofnąć. Teraz to odbił, bo jeszcze tu centymetry są dwa ważne. Teraz to musimy wszystko wyciągnąć. Uprzątnąć cyklop, podnosimy to tu i pakujemy do środka, łączymy. Tu stanąłem po prostu na tym i mówię, kurwa, coś nie idzie. Czekaj, czekaj. Na ostatnią ławkę. Już mi się nie chciało ich wyganiać. Dzionek sobie kończymy tak, bo wcześniej to tu nie szło wejść. Taki zaduch, teraz już trochę chłodniej się zrobiło. Już wywaliłem od tucznika dużego, teraz warchloczki. Ale pewnie i tak będziemy musieli, bo dezynfekcję zrobić. I pościeli to trzeba będzie je wypuścić. Ja mówię, dobra, na razie ich biegają. Tak też mogłem sobie mieć drzwi otwarte, bo tak to bym musiał mieć tu wszystko pozamykane niestety. To sobie generalnie działa jeszcze tam, mamy już wszystko wyniesione. Wiecie, myślałem, że będzie więcej materiału, ale to za gorąco, żeby cały czas na głowie nosić i to denerwuje, bo jeszcze takie kurde czarne meszki w ogóle latają. Nie wiem, możecie dać znać, czy u was też, czy nie. Fakt, że u nas bytowe tego nie ma zbytnio. A tu jest masakra, takie małe czarne larwy jakby i to kurde nie to, że one gryzą, tylko chodzą. A człowiek, wiecie, upocony, to jest tak to irytujące, że to po prostu wytrzymać nie idzie. I się człowiek cały czas drapać chce. Ale to dopiero mam tak, jak tutaj przyjechałem. A to już drugi rok rzędu praktycznie. A na bytowie tam spokój. Może też to, że przez wieś i w ogóle. No więc tata tam, jak zauważyliście, uważnie patrzyliście, to był taki
stary komin szedł i on generalnie on już jest po nic, bo tam kiedyś pradziadek z prababcią mieszkali. I właśnie tam była kiedyś, jak to kiedyś bywało, obory połączone z chałupami. No i właśnie tam taka chałupka była, ale ten komin ani u góry już nie wychodzi nigdzie, więc można powiedzieć, że jest bezużyteczny, a tak to nam by zajmował niepotrzebnie, słuchajcie, miejsce w środeczku. A tak to będziemy mogli jutro już, ja sobie od rana wysprzątam i po południu wjeżdżamy już z mieszalnikiem. Także co, ja kończę chyba tego vloga, bo tak naprawdę nie wiem, miałem się częściej witać, częściej żegnać, a mam 2 godziny nagrane, więc raczej to będzie jakaś tam na części chyba podzielone, więc nie wiem, czy się będę z wami tak witał każdego dnia. Jedynie może to w częściach jakoś wyjdzie, że po prostu jak każdy dzień będę zaczynał, to wam będę pisał, czy tam coś ogarnię. Bo mówię, raczej nie chcę znów robić długich materiałów, a kurde, powiem wam szczerze, wielki ciuł zrobiliśmy, ale mam 2 godziny na GoPro. Zostało 13 minut teraz do końca aktualnie. Więc ja nie mam pojęcia, co ja tak naprawdę nagrałem, a starałem się połowę rzeczy nie nagrywałem. Mówię, a dobra, później znowu będzie sobie obróbką. I taka tam moja mentalność jest niestety, że sobie mówię, ale ponagrywam. Ale później jak wiem, że znowu tego materiału nawalę, to będzie ciężko to skleić i będzie masakra. Nie, muszę w ogóle odpalić tego kompa tutaj, bo mam przywieżonego tego trzeciego mojego. Zobaczyć, jak on będzie wyglądał. Także jeszcze dzisiaj może aktualizację wam zrobię, jak to tam wyzrze w tej naszej mieszalni. I to będzie na tyle. Jutro już bierzemy się prawdopodobnie za albo kombajn, albo silos. Nie wiem, czy nie weźmiemy się za kombajn, żeby skosić na przykład pszenżyto, bo już dzisiaj byłem, to już sami widzieliście, no jest takie twardawe. A dzisiaj no 30 stopni, jutro 31, w środę 33, więc uciekaj. Więc to akurat będzie, słuchajcie, pasowało, bo też do silosa takiego od razu nie chcemy dawać. Lepiej jakby sobie jeszcze 2 dni na przyczepie poleżało, a tym bardziej mam jeszcze do zapełnienia szpicherek, więc coś fajnie przed tymi weekendowymi deszczami fajnie by było sobie ogarnąć. Dobra, ja nie wiem, czy tu widzieliście coś, czy nie, bo jak to wiecie, z GoPro jest z tym naświetleniem. No dzień dobry, dnia kolejnego. Nie wiem, tych przywitań nie będzie za wiele, ale to będziemy lecieć sobie prawdopodobnie jakimiś częściami. Co my tutaj mamy? No mamy gorąco, to, no to na pewno, ale tak, tu już mamy wszystko ładnie, piec wykończony. Musimy to wszystko powynosić, powozić gruz, poukładać te cegły tam gdzieś, żeby nam nie przeszkadzało, jak tu podjedziemy cyklopem. Także generalnie muszę zrobić tutaj porządek, no ale z porządku to nie ma zbytnio kontentu i nie ma co tu tak nagrywać, więc żeby oszczędzać materiał i baterie, no to bierzemy się za robotę. O, widzieliście to przyzwyczajenie, nie? Już było tak. Można teraz wychodzić normalnie? No można, jak najbardziej. Także bierzemy się za robotę. Mamy już wysprzątane. Tutaj na razie póki co, ale tutaj przez to, że tu wiadomo, jak przywieziemy tego bulbozaura, labradora, karakana z dużym zasypem, z małą rurą, to nie będzie jak już tutaj dojść, a już jak widzicie jest powapnowane. I teraz, nie wiem, dinozaury pewnie pamiętają, ale młodsi widzowie, macie jeszcze taką miotłę? Korzystaliście kiedyś z takiej? No takiej, to póki takie mokre jest i w ogóle, to do tego wapna najlepsza miotła, można powiedzieć śmiało. Żeby sobie to tak, wiecie, wydrapać. Już tu zamieść ich, to podłoga troszeczkę wyschnie. Później będziemy wstawiać, zaraz muszę jeszcze te belki tutaj wyciągnąć. Całe szczęście na spawach nic nie widać, żeby popuszczało, czyli jakiegoś naporu nie ma. No, stara konstrukcja, więc tu wszystko ze sobą na czymś leży tak naprawdę. No to musi przetrwać tylko tak naprawdę, no pewnie dzisiaj. Choć nie wiadomo, są inne rzeczy ważniejsze do roboty niż tutaj, byleby dzisiaj tylko zamontować właśnie ten śrutownik wraz z mieszalnikiem, no bo już dzisiaj trzeba zrobić śrutę. Fakt, że tata tam coś narobił, no ale tak czy siak trzeba czym prędzej to zboże wyśrutować,
bo ja już tu chcę też pomalować i na tego wołka wypryskać, bo niestety tego dziadostwa jest dużo. I jak nie wiecie, o czym mówię, no to proszę bardzo, ten taki maczek, co tutaj widać. Generalnie jak się grabi, cokolwiek robi, tego nie widać, to zawsze na powierzchnię się wydostaje i zobaczcie, ile tego dziadostwa jest. Dzwoniłem do Krzysia, Krzysiu też mówi, zostawił sobie wiosennego zboża z poprzedniego sezonu, gdzie miał akurat wołki i kuźwa mu we wszystkim wołki wyszły, więc też mówi, Krzysiu ma trochę roboty, bo musi wszystko tak samo wypryskać. Także no nieciekawe dziadostwo, kupę lat już tego nie mieliśmy i niestety się przyplątało w małej ilości, a to tak szybko się niestety rozrasta, że jest to praktycznie wszędzie.